Dzień 17. Dokończenie dzieła Ewangelii w mocy Ducha Świętego. Jezus przepowiedział, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tuż przed przyjściem Jezusa nastąpi gwałtowny rozkwit ewangelizacji, dzięki czemu na ziemi zostanie złożone potężne świadectwo Ewangelii. Prorok Joel przepowiedział dwa wielkie wylania Ducha Świętego, zwane jako wczesny deszcz i późny deszcz. Wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam deszcz obfity, jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Księga Joela, proroka, 2 rozdział, 23 wiersz. W swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy apostoł Paweł wskazał, że tego dnia zaczęło się wylanie Ducha Świętego. Tutaj jest to, co było przepowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostatecznym dniu, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasi i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny, nawet i na sługi moje i na służebnice wyleję w owych dniach Ducha Mego i prorokować będą. Wczesny deszcz Ducha zwany jest chrztem Ducha Świętego lub Duchem Świętym. Spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Weźmiecie moc Ducha Świętego, która stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Księga Dziejów Apostolskich, 1 rozdział 4-8. Dzieje apostolskie opisują wielki rozkwit ewangelizacji, jaki nastąpił w tamtych czasach. Tysiące ludzi zostało pozyskanych dla Chrystusa. Prawdopodobnie każdy chrześcijanin czytający Księgę Dziejów Apostolskich marzy o podobnym dniu, w którym będzie świadkiem potężnego działania Ducha Świętego. Kilka lat temu zacząłem lepiej rozumieć, w jaki sposób to nastąpi. Gdy rozpocząłem studiować zagadnienie chrztu Duchem Świętym i poszukiwać Jego obecności w swoim życiu, Bóg zaczął wyjaśniać, w jaki sposób namaszczeni, napełnieni Duchem wierzący będą w potężny sposób przez Niego użyci, aby pozyskać tysiące ludzi dla Chrystusa. Zdałem sobie sprawę z tego, że w dniach ostatecznych zatrudnieni ewangeliści oraz audycje radiowe i telewizyjne nie spowodują dokończenia dzieła Bożego, choć z pewnością będą miały w nim udział. Nastąpi to raczej wtedy, gdy lud Boży będzie zabiegał o chrzest Duchem Świętym i doświadczy Jego mocy oraz gdy pozwoli, aby Chrystus za Jego pośrednictwem docierał do innych ludzi. Dzieło Boże nie zostanie dokończone dzięki nowemu programowi lub nowej metodzie. Bóg dokończy je przez napełnionych Duchem wierzących, którzy w pełni, poddając się Chrystusowi, pozwolą Mu żyć w sobie oraz dają Mu służyć się przez siebie innym. Oto dlaczego Jezus powiedział apostołom, aby czekali na chrzest Duchem Świętym, zanim zaniosą Ewangelię światu. Chociaż przebywali oni z Jezusem i służyli innym ludziom przez 3,5 roku, to jednak nie byli gotowi na opowiadanie o nim światu. Musieli zaczekać na moc Ducha. Kiedy poświęceni chrześcijanie doświadczą Chrystusa w ten sposób, nastąpi drugi potężny rozkwit ewangelizacji, a ziemia doświadczy drugiego wielkiego wylania Ducha Świętego, zwanego późnym deszczem.
Zadaniem trzeciej części niniejszego przewodnika jest pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób dokona się to drugie wielkie ożywienie ewangelizacyjne oraz w jaki sposób każdy wierzący może mieć w nim swój udział. Biblia sprawozdaje, że stanie się ono udziałem tych, którzy będą gotowi na spotkanie z Jezusem przy Jego powrocie. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze. Czy doświadczyłeś mocy Ducha Świętego w świadczeniu innym ludziom tak, jakbyś tego chciał? Drugie. Co według Ciebie odegra główną rolę w dokończeniu dzieła Bożego? Trzy. Jak możesz zaangażować się w to ostatnie ewangelizacyjne dzieło Boże? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej namaszczał was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg uczył was, jak możecie skutecznie świadczyć o Jezusie, o wylanie późnego deszczu Ducha Świętego, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Panie, słyszałem od Ciebie wieści. Wiedziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie. W najbliższych latach objaw je. W gniewie pomnij na miłosierdzie. Odwróć od nas, od naszego grzechu. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam. Uwielbij swoje imię wielkimi dziełami zbawienia. Przygotuj nas na późny deszcz i wylej swojego ducha, aby dzieło mogło zostać zakończone. Dziękuję.